Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie bardzo popularny ostatnimi czasy w internecie przepis kawa po koreańsku. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to teraz. Kliknijcie w dzwoneczek, będzie Was informować o wszystkich moich nowych filmikach. Tak więc przejdźmy do przepisu. Dalgona Coffee, czyli kawa po koreańsku, znajdziemy ją teraz na platformie Cookidoo. Ja już ją sobie ustawiłam w moim tygodniu i dodałam do dzisiejszego menu. Rozpoczynamy gotowanie. Będzie to wersja kawy mrożonej. Tak więc przygotowałam sobie dwie szklanki, do której mam wrzucić po 3-4 kostki lodu. Mamy sobie te szklanki wypełnić mlekiem i zostawić wolną przestrzeń. Pytamy dalej. Mamy założyć motylek. Motylek służy nam do ubijania, emulgowania różnych potraw. Zakłada się go tylko pomiędzy noże. Teraz mamy wrzucić 10 g rozpuszczalnej kawy. Nieważne jakiej tak naprawdę, taką jaką lubimy możemy wrzucić. 25 g cukru, może być trzcinowy, może być miód, pewnie każdy może wrzucić to co lubimy. 23 g miodu i 30 g gorącej wody. I będziemy ubijać 2 minuty, pozycję 4. Ponieważ używamy motylek, nie możemy przekroczyć tej obrotu. Skończyło się ubijanie. Mamy wziąć motylek i piankę kawową przełożyć na mleko z lodem. Mamy kawę po koreańsku w wersji mrożonej. Wygląda apetycznie. Zaraz spróbuję jak smakuje. Jeżeli podoba Wam się filmik, napiszcie w komentarzach i dajcie łapkę w górę bądź w dół i do zobaczenia następnym razem.